Natalia Woszczyl i Martyna Kotwiła zdobyły medale młodzieżowych mistrzostw Europy. Teraz chcą walczyć o miejsca na podium podczas mistrzostw Polski. Na razie mam 2 tygodnie przerwy i później bierzemy się do pracy przed nadchodzącymi mistrzostwami Polski seniorów tutaj u nas w Radomiu i obóz będzie przygotowawczy w Kozienicach 13 sierpnia. Martyna Kotwiła będzie bronić tytułu mistrzyni Polski w biegu na 200 metrów, ale w tym roku trudno jej o rekordowe wyniki. Skupię się przede wszystkim na obronie tytułu tego mistrzowskiego z zeszłego roku. No, wynik jest bardzo wyśrubowany, bo 22,99 nie jest takie proste do pobiegnięcia, no ale wiadomo, będę chciała biegać jak najszybciej, a ile będzie, to na pewno nie chcę obiecywać, ale dam z ciebie wszystko. Start przed radomską publicznością będzie wyjątkowym wydarzeniem w karierze młodych lekkoatletek. Na Mistrzostwach Polski Seniorów jak najbardziej startujemy i będziemy walczyły o medale. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Radomiu odbędą się po raz pierwszy.